Książka, muzyka, mikrofon, akcja i świetny Mikołaj dostępna w ofercie sklepu kuglarstwo.pl. Dobry wieczór, kochani, godzina 19 poniedziałek, a wy wiecie co to znaczy, to jest kolejny odcinek zanimowanych. Ja nazywam się Bartosz Gębski i jest mi niezmiernie miło goście dzisiaj kolejnego niezwykłego gościa Marcin Połoniewicz, pan Ząbek. Witam serdecznie, bardzo mi miło, dobry wieczór, eee, o czołówka. <noise> Już <tu> pożegnałem się. <noise> Słuchajcie, zapomniałem przed czołówką powiedzieć żart, który właśnie usłyszałem od Marcina, także ja go powtórzę. Musiałem powiedzieć, że to od Ciebie. Będzie, <noise> będzie na Ciebie. Będzie <noise> <wiesz. Cięcie, głos> tak. <noise> Słuchajcie, co mówi dentysta pedofil, gdy... Ojejku, spaliłem to. A ja nie powtórzę. Czekaj, jeszcze, jeszcze raz. O dobry. już wiem. Co robi dentysta pedofil? Wyrywa ósemki. Dobrze, dobrze, ale powiedz jeszcze jakby ten... Co Zostaw musisz. pauzę jakby po pytaniu. No ale teraz jak to powtórzę, to już będzie bez sensu. Bo już znają puentę. No ale cięcie jeszcze powiedz. A, żart na, na, dzień, na początek. E, dzień dobry, to jest kolejny odcinek Zanimowanych. Witam w poniedziałek o godzinie 19. Nazywam się Bartosz Gębski i powiem Wam suchara, co, co robi dentysta. Wyrywa ósemki. Była pauza? Była pauza. Moim gościem jest Marcin Połoniewicz, pan Ząbek. Dzień dobry. Yy... Czekaj, bo teraz ja muszę zadać Ci pytanie. Dobrze, to ja czekam na odpowiedź. Znaczy na, na pytanie. Marcin, chyba nie będzie to nic takiego odkrywczego. Myślę, że te pytanie słyszałeś wiele razy, ale miejmy je za sobą. Dlaczego pan Ząbek. Pan Ząbek, nazwa dosyć spontaniczna. Jakieś 15 lat temu, może nawet 17, robiliśmy taki kabaret, robiliśmy kabaret cyrkowy, jeżdżąc po wioskach. Nazywała się to Magiczna Karawana. Jeździliśmy od wioski do wioski, robiąc trzydniowe warsztaty i spektakl. I zaczynaliśmy ten projekt cały, i moja ekipa, z którą pracowałem. Miała spektakle, znaczy miała swoje etude, a ja za bardzo nie miałem nic swojego, takiego przygotowanego, poza jakimiś tam mm -hmm. drobnymi rzeczami. I miałem być konferancjerem. A tam dwa tygodnie wcześniej kupiłem sobie na straganie takie zęby królika, takie plastikowe. Mm -hmm. I włożyłem sobie te zęby, wszedłem na scenę, powiedziałem: Dzień dobry, nazywam się pan Ząbek, a to jest moja ekipa. I, I tak zostało. I tak zostało. I później to było w czasie lata, chyba jakieś pół roku później, robiliśmy kabaret na Skłocie. Postawiliśmy nasz namiot cyrkowy i z, 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 zorganizowaliśmy spektakl o nazwie MDM. I to mhm. był taki spontaniczny spektakl, który miał być jednorazowy, ale wyszedł tak super, że zaczęliśmy go grać cyklicznie, a w tym spektaklu byłem inżynierem ząbkiem. I już mhm. przez to, że grałem, graliśmy ten spektakl cyklicznie, zostałem, zostałem inżynierem ząbkiem, a jak spektakl się skończył i ekipa się rozjechała, to po prostu został ząbek. Przez chwilę byłem panu, kro, panem krową, ale to jakoś nie za bardzo. Chyba ząbek lepiej. W ogóle wiesz, pan Buźka, pan ząbek, to jest takie mityczne wiesz, spotkanie, spotkanie. panów. Tak, W ogóle przez, przez lata Twój wizerunek mocno się zmieniał. Ja cię pamiętam jeszcze lata temu, jak cię oglądałem na farmie Iluzji i, i byłeś zupełnie inaczej. Byłeś takim łysym gościem, który miał z tyłu długie włosy i chyba te zęby miałeś wtedy. Wtedy miałem złote zęby już. E, bo to, no, e, tak, wizerunek się zmieniał e, z dwóch powodów. Po pierwsze, gdybym młodszy, to e, e, jakby sp, takie umy, e, umyślne oszpecanie się, e, wyciąganie niektórych jakby cech mm -hmm. moich. Nie tylko moich, no bo już złote zęby to nie były moje, moja cecha, ale e, było jakby umyślne. A jak później zacząłem coraz gorzej wyglądać na scenie, to stwierdziłem, że może warto się odmłodzić albo lepiej wyglądać troszeczkę na scenie, mm -hmm. e, ale też e, ta stara postać Pana Ząbka była taka dosyć kontrowersyjna, ponieważ momentami... Znaczy ja ją robiłem tak spontanicznie, e, f... to gdzieś było we mnie tak naprawdę. To, ja, tak się śmieję, że Pan Ząbek to jest takie moje alter ego, mm -hmm. e, że ja za dużo jakby tam nie wymyślam, nie kombinuję, tylko po prostu przyrysowuję to, co jakby we mnie siedzi. I postać pana Ząbka była na tyle kontrowersyjna, że znaczy, ja się wzorowałem na troszeczkę w takich postaciach teatralno-cyrkowych, takich, takich jak prostu, jaś fasola, powiedzmy. Mm -hmm. tak? Czyli ja się mi się fasolą nie, nie, nie inspirowałem, ale to jest to chyba przy taki przykład, że to jest troszeczkę taka przerysowana postać. Ale na przykład, w po... ja myślę, że Polska jest takim trochę krajem, że. Wszyscy sobie cenią kawior, ale zjedzą zupę pomidorową, ponieważ wiedzą, że zupa pomidorowa zawsze siądzie i podadzają do stołu, a kawior jest drogi i ekskluzywny, ale być mm -hmm. może goście pogrebią łyżeczkę i powiedzą, że tego nie zjedzą, tak? I zresztą spotykałem artystów z zagranicy na festiwalach cyrkowych i oni mówili, jeźdź za granicę, zrobisz furorę, a w Polsce było troszkę tak, że imprezy dziecięce bały się mnie zatrudniać, bo bały się, że jestem zbyt... Zbyt straszny, taki creepy, mm -hmm. a dla dorosłych zbyt infantylny. I teraz widać, że to się powolutku, powolutku zmienia, bo chociażby nawet, chociażby nawet Paneli, który jakby jest przeżywoną postacią, mm -hmm. e, super się sprzedaje na inventach firmowych, a kiedyś było to dosyć. Znaczy to była taka. No myślę, że to były początki. To nie takie. był twój czas. To nie był może być. Ludzie może... nie dojrzeli do ciebie. <laughs> Przegoniłem swój czas. No. <laughs> a czy w ogóle wiesz, jakaś śmieszna sytuacja, ale e, ja tak się trochę czuję, że ja kładłem e, taki troszeczkę. Byłem jedną z osób, które kładły kamień węgielny pod kuglarstwo tak naprawdę, bo e, jak zaczynałem robić taniec z ogniem, a tak zaczyna się moja przygoda jakby z cyrkiem, e, to w Polsce może nas było dziesięciu, Ja zacząłem ten taniec z ogniem na zaćmieniu słońca na Węgrzech. E, tam się nauczyłem dwóch trików i przyjechałem i pamiętam, że była mocna ekipa we Wrocławiu, która coś tam robiła, czyli robiła trzy triki, e, no może cztery. E, i, I tak naprawdę nie było za dużo osób wtedy w Polsce. Wiem, że była tam jakieś dwie osoby w, w łodzi, to były sporadyczne rzeczy. Tam wystarczyło robić, wziąć poje i robić e, dwa triki i, i byłeś naprawdę. Byłeś b, kimś, byłeś kimś i, i a kasa się sypała po prostu. <gry> A, no. I pamiętam, że spotkałem też w ogóle Basa, mieliśmy w ogóle swą, swoją drogą, czyli tutaj e, właściciela kuglarstwa. Tak, już był z nim odcinek. I, I mieliśmy robić w ogóle swego czasu też grupę ogniową, e, mhm. bo zbieraliśmy tych ogniarzy takich najlepszych w Polsce, ale nic z tego nie wyszło. Mm. No i pamiętam dzień, gdy na spotkaniach e, cyrkowych w Krakowie, to było pierwsze, one odbywały się zimą, e, Kuglarze, znaczy wtedy cyrkowcy, czy tam nie wiem, jakby zebrali mhm. się i stwierdzili, że muszą nazwać jakoś ten ruch i że nie może być to cyrk, bo cyrk się źle kojarzy, i że trzeba go nazwać inaczej. No i wtedy powstała nazwa kuglarstwo. Znaczy nazwa. Jakby ten ruch jakby przyjął nazwę kuglarstwo. Mhm. Taka ciekawostka. Czyli jestem bardzo stary. <śmiech> <śmiech> nie będziemy zdradzać. <laughs> Określisz się dzisiaj jako iluzjonistę kuglarza, komika, showmana. Myślę, że kuglarza nie. Jakby zupełnie jak swego czasu spędzałem 5 dni w tygodniu po 5 godzin na sali treningowej, ćwicząc z ekipą, mm -hmm. czy to jakby techniki ogniowe, czy też kontakt z akrylem, czy też z klapsami. To teraz w ogóle. Nie tykam tego. Jakby mhm. Mogę podnieść ziemię, jak komuś upadnie, ale jakby nie, <grym> w ogóle e, ostatnio zrobiłem porządek w magazynie i oddałem swoje stare sprzęty pojowe, tam ogniowe, kije i tak dalej, wyprzedałem, oddałem. Mhm. E, wiem, że już ten etap w moim życiu jest zamknięty. E, a czy jestem iluzjonistą? Ja tak czasem myślę, że jestem bardziej showmanem, który wykorzystuje elementy iluzji po to, żeby robić show. E, nie skupiam się na przykład tak bardzo mocno na tym, żeby e, rzeczy, które robię. Znaczy, ale, ale myślę, że jestem iluzjonistą i skończymy się. jedną. No, nie skupiam się tak bardzo na tym, żeby, że, że to musi być tak idealnie czyste albo musi być bardzo jakby wytłumaczalne. E, ja myślę sobie, że ludzie e, nie potrzebują, że to my tak naprawdę musimy sobie tłumaczyć, że. E, że ten rożek odrywany od kart idealnie pasuje. Z mojego doświadczenia wszyscy sprawdzają w ten sposób. Dokładnie. Jakby nikt nie, nie, nie przykleja i nie patrzy, że tam włoski tego papieru są oderwane trochę inaczej. Mhm. I tak jest zaskakujące, że ten rożek się gdzieś pojawił, nie wiem, pod etui jego telefonu, telefonu, czy tam pod paskiem od zegarka. I tak dla niego to jest niesamowite. A czy ten rożek jest idealnie spasowany, to nie jest aż tak, tak bardzo ważne. Mhm. I wydaje mi się, że jak jesteś dobrym szombanem, masz charyzmę, potrafisz łapać kontekst publicznością to nawet takie niezbyt czyste rzeczy Ci przejdą, bo, y, bo, bo ograsz to wszystko jakby... Tak, Nieważne co zrobisz, tylko jak zrobisz. Zgadza się. Ja na przykład ostatnio no. będąc na festiwalu Owca, pomiędzy, znaczy po swoim spektaklu spotkałem też znajomych, rozmawiałem no. z nimi i podchodzili do mnie ludzie mówili o, dzień dobry, czy mogę zdjęcie? I w którymś momencie chyba zacząłem jednej z tych osób pokazywać jakąś sztuczkę, i nagle zebrałaś się jakiś tam taki tłumek 10 osób, Mhm. No ale ja ze sobą miałem jedną czy dwie sztuczki, jakby nie miałem, jakby już wyczerpałem swój jakby asertyment, program, który mogłem pokazać spontanicznie w tym danym momencie na, na ulicy. I zacząłem jakby improwizować z dziećmi, które biegały wokół mnie, że tam, nie wiem, e, wylałem wodę, wzięłem jakąś butelkę z wodą, wylałem wodę na, na ulicę, zrobiłem kółeczko i kazałem dziecku skoczyć na główkę mhm. do wody. I Oczywiście dziecko tam zrobiło salto i coś tam zostało lizaka, ale... Ale chodziło o to, że w tym momencie zapamiętam się na tym, że ja więcej jakby grałem dookoła tego, będąc w interakcji, niż w ogóle czarowałem. I tak naprawdę mi się wydaje, że, że no, wiem, to, to, no, to ludzie mówisz. doceniają. To ludzie doceniają mm -hmm. jakby spontaniczność i reagowanie na sytuację, w której się jakby akcja, reakcja. Jeśli ktoś, ktoś z publiczności krzyknie, no to fajnie jest odpowiedzieć, a nie być, mmm, nie wtrącaj się, mm -hmm. albo po prostu przemilczeć. Do tego też lubię jakby występować na festiwalach ulicznych, bo tam jest ten kontakt z publicznością dużo jakby większy niż na eventach, gdzie jest granica, scena, publiczność. Marlica no nie... jest bardziej nieprzewidywalna. I znaczy Ja bardzo to lubię, ponieważ mhm. wielokrotnie przychodzili do, do mnie osoby, znaczy wielokrotnie ktoś mi mówił, że był na moim spektaklu już 6 sześć razy, wie jaka będzie puenta tej sztuczki, być może nie wie jak ta sztuczka jest robiona, ale przez to, że jestem, że ja mam interaktywne show, co oznacza, że mam kogoś na scenie i też jakby jestem mocno w interakcji z publicznością, to... Cały czas jest coś innego. To coś jest innego. Ja, ja na przykład uwielbiam lub e, uwielbiam tą formę, ponieważ ja też czasami jestem zaskakiwany i muszę się wykazać jakby bystro, bystrością umysłu, mhm. jakby ostrym, znaczy ciętym językiem, czy też jakby dobrą puentą tego, co się wydarzy. I na przykład czasami... Miałem taką sytuację na festiwalu w tym roku Sztuk Mistrzów, że w ogóle w którymś momencie zszedłem ze sceny, potwierdziłem, że już nic nie muszę robić, bo dwie osoby, które były na scenie, robiły tak, taki teatrzyk, że jakby mm -hmm. podsumowałem to, ja sobie wejdę. <laughs> I, i, I to też było, że się bardzo fajnie kupiła, że. Mm, no, że potrafisz być taki elastyczny i dostosowywać się do tego. Zgadza się i tak samo jestem bardzo elastyczny, jeśli chodzi o mój program. W sensie, program nie jest może zmienny, ale na przykład on zamyka się w jednej walizce, jest 360 stopni, może jak ktoś mi z balkonu zagląda do skrzynki, ale właściwie to też jakby nie mam z tym problemu, bo ja... Czekaj, czekaj, jak Mówisz, że zamyka się w jednej walizce, a Twoje szczęki? Wiesz co, bo mam jakby... Robię dwa, dwie formy jakby e, spektakli. Mhm. Robię e, spektakle festiwalowe, które są często dużymi formami, jak na przykład właśnie Szczęki, czy Ucieczka e, z płonących... znaczy e, z Ucieczka z płonącej... jak to powiedzieć? Się... Armaty? Znaczy armaty, z, Miałem trzy duże takie projekty. Mhm. Szczęki to są takie najbardziej najsłynniejsze. Ja go najbardziej też lubię. E, później jest... E, rok później była e, Beczka. Czyli zapinano mnie w kajdany, ja runurkowałem w beczce mhm. i na powierzchni beczki wylewano benzynę, którą podpalano. I przez, ta benzyna płynęła nieco około minuty, i przez tą minutę musiałem jakby być zanurzony w beczce, no i po tej minucie oswobodzałem się i wychodziłem z beczki. E, i... Czy masz w ogóle zdjęcia tych spektakli? Czyli szczęki, Szczę... beczkę. Tak, wyso... szczęk mam bardzo dużo, mhm. e, bo. To teraz się właśnie pojawiają na ekranie. Z beczką niestety Beczki nie mam, bo beczkę grałem tylko przez jeden sezon. Jest fajne zdjęcie z karnawału sztuk mistrzów, jak wyskakuje z beczki. Znaczy, mm -hmm. zdjęcia z jakby, zdjęcia samego, jakby, spektaklu z beczką, on się nazywa, jakby akurat mam, ale same, jakby, beczki mam tylko, jakby, to, to nie. To są zdjęcia kogoś robione, publiczności robione mm -hmm. przez. Są zdjęcia robione przez publiczność, przez mojego spektaklu i miałem jedno zdjęcie, które właśnie ktoś, jakiś fotograf robi na kanale Sztuk Mistrzów, ale nie doprosiłem się, znaczy mam je gdzieś tam ściągnięte z internetu, ale nie doprosiłem się dobrej jakości tego zdjęcia od, od organizatorów. No i armata, armatę mam filmiki, czy mam zdjęcia? Chyba nie mam takiego ładnego zdjęcia. Armata jest kłopotliwym troszeczkę, a do fotografowania bo bardzo, bardzo mocno rozciągnięta. I tak naprawdę, jak w szczękach ja jestem w, jakby w tym centrum. Wiszę sobie na czterech metrach nad, nad, nad głowami ludzi. No, i jakby tutaj jest, jest, jest centrum, jest ładny obrazek. To armata jest taka, że armata stoi sobie 4 metry dalej. 4 metry nad głową wisi skrzynia, a ja stoję tak naprawdę albo z armato, albo gdzieś się w ogóle odchodzę do armaty w momencie strzału, więc. Z armatu też nie mam za dobrych zdjęć, ale mam za to film promocyjny. Zapraszam do mojego na mój kanał na YouTube. To też podlinkujemy pod, pod filmem, także wszystko będzie. Do kogo jest skierowany twój pokaz? Czy to są pokazy dla dorosłych, dla dzieci, familijne, dla wszystkich? Na samym początku myślę, że to był, prog to był program stworzony. W ogóle, myślę, że na samym początku robiłem to dla dorosłych, ale przez to, że być może. Pan Ząbek kojarzył się z czymś takim jak Pan Kracy, Pan, pan tik i, i, i tak dalej, więc mhm. troszeczkę zaczęto mnie wrzucać do, do, na imprezy dziecięce. I tak naprawdę na tych imprezach dziecięcych tak często, tak dużo gram i mam tak dobry kontakt z dziećmi, ja bardzo ja czasami tak się śmieję, że jak idę na jakieś wesela, to, to, to najlepiej by mi posadzili z dziećmi przy stoliku, bo się z nimi lepiej dogadam <gadam> niż z dorosłymi, mhm. że więcej gram imprez dziecięcych, aczkolwiek Mój program jest familijny, z tego względu, że ja mam dużo takich żartów. Ja to, że się trochę śmieję, że to mój spektakl jest taki, że to taki spektakl, że na tym spektaklu jest taki żart, szeregowy żart, taki jak w filmie Szereg, że, że dzieci widzą jedno i bawią się jedną ja formą, A nad na... Tak, a nad głowami hmm. rzucam takie żarty do, do, do dorosłych, którzy doceniają to, że ten spektakl nie jest takim typowym spektaklem dla dzieci. Bo oni też często jest tak, że oni się lepiej bawią, bo nieraz widziałem jak tam osoby wycierały sobie łzy ze śmiechu. Mm -hmm. Raz też byłem, występowałem na, występowałem i, i było tak, po środku się to taki katuś taki dłużej. I, tak, i, I była jakaś tam akcja, i było takie oho oh, ho. Oh. Najpierw on zaczął się śmiać. Może to i... święty Mikołaj. Nie, jak, nie był to święty Mikołaj, to był pan kierownik z małym Talent, bo jakby, jakby mm -hmm. kojarzyłem go z moich edycji talent, Ale to tak było śmieszne. Że się tak... I często jest tak, że mam wrażenie, że czasem dzieci tak, one bardzo lubią aktywne uczestniczenie w spektaklu, ale mam wrażenie, że one czasami w ogóle nie wiedzą, co się dzieje, tak naprawdę. Ale śmieją się, bo się dorośli śmieją i to się tak, nie udziela. Tak, tak, tak. I, no i tak ja się lubię z nimi przekamarzać i tak dalej. I czasem, znaczy jest tak, ja wiem, że moje spektakle są czasami kontrowersyjne, w sensie tak e, e, Czekamy, bo taka ciężka zapadła. kontrowersyjna, no, no. kontrowersyjne. Znaczy, znaczy więc co, kontrowersyjne. Jak myślę sobie, że w tym jakby, że jakby jest duże spektrum jakby wrażliwości i tak naprawdę mam wrażenie, że przychodzi do mnie raz pani, ja robię numer z kajdanami i mhm. ja często mam tak, że zawsze mam taki zwrot akcji w spektaklu, czy znaczy w etiudzie, że ja przez cały czas jakby nakręcałem wszystkich, że to będzie zupełnie inna sztuczka, znaczy, że wydarzy się coś zupełnie innego. I mhm. a okazuje się, że w worku, który wyciągam ze skrzynki, nie ma noża, którym dziecko przetnie drugie dziecko, tylko są kajdany. Ja mówię, o, no to zmieniamy sztuczkę, zrobimy coś innego. Mhm. I, I jakby wchodzę jakby w nowy scenariusz i mówię, za chwileczkę te dwie piękne asystentki i tak patrzę, to są, a to byli chłopcy, znaczy zawsze są chłopcy mm -hmm. i mówię, nie przyjmujcie się, za chwileczkę y, poradzimy, jestem przygotowany i wyciągam kokardki na głowę. I przychodzi do mnie pani po spektaklu i mówi, że bardzo fajny spektakl, bardzo śmieszny, zabawny i tak dalej, ale że y, seksistowski. A ja tak myślę, panie, nie strzelałem z pistoletu, nie przebijałem języka, coś tam, mm -hmm. o co chodzi, nie? Ona mówi, bo pan założył... Dzieciom kokardki na głowę. A w dobie gender e, to jest bardzo niemile, jakby nie, niemile widziane albo to niewskazane, żeby ubierać chłopców w dziew, dziewczęce rekwizyty. Ale Ja też to robię, ja przebieram za wróżkę chłopcach. I wiesz, jakby. Jest, myślisz, o co chodzi? Okej, okay, rozumiem pani stanowisko, ale. E, nie, jakby. Ale, ale myślę, że jest przewrażliwiona troszeczkę, albo doszukuje się drugiego dnia. W takich czasach trochę żyjemy, że trochę ludzie. Trochę żyjemy, ale wiesz co? Ja też zrozumiałem, że. Mm, jakby nie mogę, jakby starać się. Znaczy, ja uważam, że autentycznością i tym, że jesteś sobą szczery, e, nie udajesz nic, tak naprawdę, mm -hmm. znaczy, pana ząbka, ale. E, ale przez to, że jesteś jakby oryginalny i jesteś, tak naprawdę to wypływa z ciebie, to tym się bronisz. I oczywiście e, nie wszystkie rzeczy jakby są. Znaczy, pewnie moja postać nie pasuje, znaczy nie podejdzie każdemu. I to zrozumiałem. Tak samo jak ktoś woli oglądać iluzję manipulacyjną, ktoś woli bardziej stand-upową, ktoś inny na przykład woli tancerkę, a ktoś inny woli tancerkę GoGo. -go. Jakby Z gatunkami muzyczki to jest najlepszy przykład. Tak, Każdy tak. woli I, co innego. I ja tak zrozumiałem, że, że nie mogę się naginiać raz w prawo, raz w lewo. Ja muszę iść swoim, swoją ścieżką i po prostu... Ale i tak mam wrażenie, że po listach, po wiadomościach i po kontakcie z publicznością podczas na przykład, festiwali gdzie na przykład po spektaklu staje na przykład, po spektaklu w którym występuje kilku artystów do mnie stoi najdłuższa kolejka jakby mhm. ja nie muszę jakby tego komentować tak samo na przykład była taka śmieszna sytuacja na jednym z festiwali że ja do artysty nie, bo, bo tak, że siedzimy na festiwalu ulicznym. Jest taka tradycja, bo, że po spektaklu ludzie wstają i, i nagradzają artystę jakimś datkiem pieniężnym i podchodzi pani, a ja byłem w publiczno, na publiczności, bo oglądałem ten spektakl, podchodzi do mnie pani i daje mi pieniądze. Ja mówię, y, ale tam jest kapelusz. A Ona mówi, a, a to za zeszły rok. <laughs> bo <grym> to, rok wcześniej tak. Ja, ja mówię, no, bardzo mi miło, ale jakby pani oglądała teraz inny spektakl. Czy też jak się do sobie z artystą, który występował przed chwileczką, podchodzi dziecko i się pyta, czy może zdjęcie. Ja mówię, oczywiście. Znaczy pytam się artysty, czy chce zdjęcia, Jest jest ja z panem. I jakby art, co i mówi, oj, oj. Mm -hmm. <laughs> Więc, yy... No ale też jesteś bardzo rozpoznawalną postacią. Z iluzjonistów jesteś taki takiej czołówce najbardziej rozpoznawalnych. No, chyba tak, ale też jestem dosyć, znaczy... Yy... Znaczy tak, jestem yy, jakiś czas jakby yy... Mhm. Na rynku. Występowałem też kilkakrotnie w mam talent, i. Zaraz i... ja będzie o to wszystko. Tak, pytać. tak, To też pewnie jakby e, sprawia, że jestem bardziej rozpoznawalny, ale też mi się wydaje, że e, znaczy nie, faktycznie, jakby e, wśród całej masy iluzjonistów mhm. zostałem wybrany jako jeden z pięciu na przykład do e, iluzjonistów, tak? Czyli. Ale spoilerujesz mi pytania. Zaraz będzie. To to wiemy, ale jakby e, mhm. ale to też było dla mnie za... No dobrze, to jakby zostawmy to później, ale, ale faktycznie. Ale przez to, że jestem wyrazisty, mam wrażenie, mm -hmm. że to nie, to nie chodzi o rozpoznawalność e, taką, że e, kojarzymy tego pana z telewizji. E, znaczy, jeśli chodzi o tą czułówkę, tak, to wydaje mi się, że chodzi bardziej o to, że jestem. E, że kiedyś to tą postać i jestem bardzo jakby. E, no, no oryginalny, wybijający się. I, nie jesteś iluzjonistą, który Ci przyjdzie we fraku, na scenie, zrobi pod muzykę show, bo takich mamy wielu. Ale też mamy wielu takich, którzy przychodzą i robią żarty, tak? E, mm -hmm. Czasem też mamy... Znaczy, ja, ja wiesz, ja, ja też nie ukrywam, że... I, znaczy... A, czekaj, bo musimy jeszcze cofnąć się do tego. bo było show duże, <grym> festiwalowe, ale też show małe, walizkowe. Ja po prostu przyjeżdżam z małym kuferkiem e, na pokaz. Ale faktycznie wróciłeś. No, jakby... no dobra to mamy ten checkpoint. I wiesz co, i mam ten małą walizkę. Przepraszam mm. Państwa, że tak skaczemy z tematu na temat, ale jak widzicie tyle się dzieje i tyle... Mm. E, mam małą walizkę, do której się pakuje ponieważ... E, I to też jest śmieszna sytuacja, bo e, grałem też w spektaklu czempionii gdzie e, jest e, kilku artystów. Mm. Ja najczęściej 15 minut po spektaklu jestem spakowany i mówię i mam, i mam w, jednym, w jednym ręku mam Oni te wielkie kostium, skrzynie, pakują a Oni pakują te wielkie skrzynie, <laughs> i tak dają wiem to na razie i wychodzę, <laughs> nie? I oni mnie nie widzą przez to. Ale. A też, pomimo tego, że robię moją słynną chusteczkę, mm -hmm. e, czy tam jakieś inne drobne rzeczy, i tak, przez to, że robię, wchodzę w interakcję i robię show, jestem najbardziej rozpoznawalną. Znaczy, najbardziej po całym spektaklu wszyscy mówią, Pan Ząbek, i, i ktoś tam jeszcze, na przykład, nie? Więc y, mm, podobnie chyba powiedział. Mm, nie jestem teraz tej. E, Jeden z artystów, iluzjonistów ze Stanów, który robił se seminarium u pana Pieśniewicza w Arsenale Magicznym. Mm -hmm. Powiedział, że on też próbował mentalizmu, próbował dużej iluzji, a skończył na stand-upie, bo, bo poczuł, że to jest dla niego to była najlepsza forma, i, e, i też za tym szła taka dosyć fajna energia, nie? Bo... Też kiedyś robiłem, próbowałem dla dorosłych, próbowałem mentalizmu, robię dla dzieci. Ale, wracając jeszcze do pytania, ja jak szukam sztuczek, i przygod... nie w ogóle przygotowuję hmm. dla dzieci. Ja hmm. robię, y, zawsze kupuję sztuczki dla do dorosłych. I to jest hmm. niesamowite, bo ja kupuję te sztuczki dla do dorosłych, później tak sobie coś przygotowuję i mówię, a przecież tam tego nie, tego, tam, tam, tego, tam tego nie zagram, bo to jest za mała publiczność, tutaj jest... Więc y, mam program dla do dorosłych, z którym mierzę po eventach i po jakichś imprezach okolicznościowych, ale też mam program dla dzieci. Też czasami te rzeczy się mieszają, po prostu gram troszkę w inny sposób, nie? Jakby mm -hmm. inaczej to podaję. A teraz, na przykład, szczerze mówiąc, chciałbym przygotować spektakl stricte pod dzieci. Taki, że jak nigdy nie robiłem pod dzieci, tylko robiłem coś i przy okazji to wychodziło, jakby gdzieś tam po drodze się zmieniało, dostosowywało do programu dziecięcego familijnego bardziej nawet, nie? Mm -hmm. To teraz tak stwierdziłem, że e, że chyba przygotuję cały spektakl tylko pod dzieci, nie? jakby mam już sobie, jakby zarys tego scenariusza, zobaczymy znaczy nie wiem, czy chcę się rozwijać nie wiem, czy chcę wydawać pieniądze na te wszystkie rekwizyty i mm. nowe czy bo mam cały magazyn tych rzeczy i mm -hmm. e, niektóre mam, wiesz, kupiłem, użyłem raz i, 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 le, i leży. Będę robił wyprzedaż. E, moi drodzy, jeśli ktoś by chciał kupić jakiś rekwizyt, piszcie. Dobrze, że ja to wiem pierwszy. Nie, ale szczerze mówiąc, to jak tutaj widzimy, taki pokój z rekwizytami, to ja do niedawna miałem. Ja mam miałem trzy garaże i jeszcze mam swój gabinet pana Ząbka, w którym mam całą taką drobnicę, tak? ale w jednym garażu leżą, leży namiot cyrkowy, trybuny i szczęki i beczka. W drugim, w drugim leży, leży oświetlenie, jakieś drobniejsze rzeczy, kurtyny i inne rzeczy. I jeszcze miałem cały magazyn takich drobnych rekwizytów, które one były bardziej związane z cyrkiem były, no i musiałem się z tego magazynu wyprowadzić, a że stwierdziłem, że już pewien etap w swoim życiu zamknąłem, się bycia animatorem, mhm. e, więc wynająłem kontener i wszystko wyrzuciłem. Żałuję, ponieważ po czterech dniach kontener był pusty, więc wydałem tylko 200 zł niepotrzebnie na mhm. kontener. Rozumiem. No dobrze, skoro już poruszyłeś niektóre z tematów, o które <laughs> chcecie zapytać, to za zacznijmy od tego, jak powstał projekt Iluzjoniści? Projekt Iluzjoniści był przygotowany przez Kamila Zalewskiego i przez Rafała Walusza, ponieważ to są to bardzo dobrzy przyjaciele, którzy... Rafał jakby pracował mm -hmm. w cyrku zalewskim i się tam z Kamilem poznali i się zaprzyjaźnili. No i z tego co mi wiadomo, to Kamil chciał stworzyć jakąś alternatywę do cyrku. Mm -hmm. I chciał na stworzyć jakiś chyba turbo cyrk, taki... E, motory i tego typu rzeczy. Mhm. Ale Rafał namówił go, żeby pójść, skoro Kamie też jest il iluzjonistą, to żeby może zrobić takich amerykańskich iluzjonistów e, e, i żeby zrobić taki coś na wzór tego spektaklu. No i chłopacy wymyślili, że w takim razie będzie pięć postaci. E, każda z postaci będzie miała swoje cechy, tak? czyli mhm. e, będzie manipulator. To był e, Maciek. Maciek Penda, e, zwany tam e, Gambitem. Gambitem tak. Był e, Rafał Walusz, który jest kieszonkowcem, pickpocketerem, Pickpocketing. Hmm. Pickpocketing, no, ale to jest zwany e, e, księciem, Princeem chyba. Czyli, de, tak. Księ, księ, książę złodziei. E, był e, Kamil, który był od dużej iluzji, był e, Silver. Nie nauczyłem. Aha, nie, nie. No nie. i był jeszcze taki creepy iluzjonista, czyli Aryman, nie? No i ja Aha. ten od, od takiej śmiesznej iluzji. Mhm. Rafał do mnie zadzwonił, zaprosił. i byłeś nazwany frekiem, z tego co pamiętam. Tak, jest <laughs> to, so, bo ja się, ja się strasznie, jakby troszeczkę o to pokłóciłem z nimi. Mhm. Bo osoby, które pracowały tam w piarze jakby tego spektaklu stwierdziły, że musimy zmienić mi pseudonim. I tak tam przykład jak Aremo nie zmieniono, Gambit miał być kids, dziecięca twarz, jakoś tak się miał nazywać, ale mhm. walczył sobie Gambita, i powiedział, że nic z niego jak Gambit nie wejdzie, a mi powiedzieli, że mam być freak, freakiem, a ja mówię no, jakby jestem ząbek, a nie freak, ja mówię, ząbek. No i skończyło się na tym, że na plakacie byłem freak, a wchodziłem z walizką ząbek. No i, e, mm -hmm. i, wszyscy, i mówiłem, że to od przyjaciela ząbka ta walizka, więc jakby. Myślę, że. Mały zgrzyt. No. Mały zgrzyt. Myślę, że jakby ich koncepcja, ich jakby obawy, że że jakby Ząbek to nie jest dobry, jakby mhm. lepiej zdjąć nazwę Ząbka z plakatu. W ogóle się okazało, że, to, że jakby były bezpodstawne i że właśnie trzeba było w to iść i jakby bardziej podkreślać, nie? Mhm. Kto wymyślił scenariusz do Józef Lipsów? co, scenariusz wymyśliliśmy wspólnie, tylko później on był troszkę modyfikowany i nie do końca w finałowym spektaklu on został uchwycony. Znaczy ja powiem, muszę powiedzieć, samym... tak, to jest duży projekt. To nie jest tak, jak się komuś nam wydaje, że słyszałem takie teksty w stylu, jak mogliście zrobić premierę niedokończonego spektaklu. Mhm. To nie działa tak, bo jakby wiesz, jeśli masz reklamę, masz wynajęty teren, masz y opłaconych techników, wynajęte y ekrany LEDowe y i tak dalej, tak dalej, to nie możesz powiedzieć sobie, a przedłużymy sobie spektakl, y puścimy go za miesiąc. Mhm. Bo to kosztuje i y było pewne. Ktoś za to zapłacił i ma oczekiwania i chce, żeby... Mm, no było dobrze. Było dobrze. I tak naprawdę, zresztą, zresztą ja grałem w kilku spektaklach teatralnych. Byłem w Gardzinicach, byłem w Teatrze Dramatycznym, grałem w, w Pantomimie Wrocławskiej i wiem, że tak naprawdę premiera... Znaczy gra się przedpremierowe spektakle, tak dwa, przynajmniej jeden, mm -hmm. w tym przypadku nie było możliwości zagrania tego przedpremierowego spektaklu. I tak naprawdę często jest tak, że grasz spektakl premierowy, albo grasz przez tydzień spektaklu, albo na, przez miesiąc, a, a później widzisz, jak on, jak, jak, jak on współpracuje z publicznością, czy on działa, czy nie działa. I w... też ewoluuje. I tak, i spektakle są, się zmieniają. Tutaj nie mieliśmy na to w ogóle czasu, bo na przykład mieliśmy tydzień. Przygotowywaliśmy, myślę tak, byliśmy miesiąc, razem, spędziliśmy razem wspólnie miesiąc. Pod, pod Warszawą mieliśmy rozstawiony namiot cyrkowy, w którym mm. były rekwizyty. To znaczy kupotliwe rekwizyty, czyli wiertarka, wielkie, wielka, wielka 12-metrowa. Silnik odrzutowca. Silnik odrzutowca. Mieliśmy też tam taką piramidę, do której zjeżdżają dwie wielkie piły tarczowe. Jeszcze I mieliśmy i, Tak, wiertło, ta wiertarka, która na bardziej była kłopotliwa, bo była 12-metrowa, żeby ona po prostu ledwo nam wjeżdżała na scenę. Mm -hmm. e, potem mieliśmy jeszcze e, e, samochód, e, pomysłów było wiele i później nagle się pojawiły pewne, bo na przykład śmigło odrzutowca, tak samo wiertarkę i tak dalej, na, na próbach obsługiwaliśmy my jako jezuniści. Mm -hmm a na spektaklu obsługiwali to, to techniczni, bo się okazało, że zmienia się troszeczkę koncepcja chwilę przed spektaklem. Dołączy do nas też pan Józefowicz, mhm. który zaczął... E, stał się reżyserem. Stał się reżyserem. Mhm. E, I cały spektakl, moim zdaniem, e, czy, mieliśmy bardzo mało czasu tak do wyczyszczenia tego spektaklu, bo nagle się okazuje, że Koncepcja jest taka, że stoi tu orkiestra, ale ta orkiestra zasłania ekran LEDowy, więc trzeba ją przesunąć. Trzeba coś tam dobudować tutaj i, a te wszystkie tutaj jakby nasze. Albo na przykład wymyśliliśmy sobie, że przepowiednie, które, przepowiednie, którą robi Rafał. Mhm. E, przylatuje Cepelin, muchany, który ma e, na e, podnośniku przypiętą kopertę. I ta koper on podlatuje do Rafała, opuszcza kopertę Rafał ją. Nik ale tego nie zrobiliście. Bo się okazało, że jak włączyliśmy dmuchawy ogrzewający namiot, to Cepelin po prostu nie był do Aha. sterowania. Po on stero... miał, miał, miał pilota. można było nim sterować, ale w momencie gdy nie było wiatru. Jak był wiatr, to cepelin po prostu latał jak szalony po prostu. I mhm. nie byliśmy w stanie podlecieć do Rafała na tyle jakby stabilnie i, i, i zdecydowanie, że jest to no... i czas, 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 czasem trzeba umieć rezygnować z niektórych pomysłów czy cepelin był, tylko cepelin był. Na uwięzi i ktoś z nim szedł, jak wiesz, jak z bolnikiem na sznurku, nie? Żeby po prostu tak było? Zaczy, przypomnę, że ja dwa Cepelin, razy chyba widziałem ten spektakl. Cep Cepelin. wisiał, jest to nie, Cepelin był cały czas, ale Cepelin e, była taka sytuacja, że e, Cepelin wisiał przywiązany e, sznurkiem do, przywiązany do krzesła kogoś z publiczności mhm. i do tego Cepelina była przywiązana, przywiązana koperta. Tylko, że Cepelin. E, była taka sytuacja, że my wypuszczaliśmy Cepelina na samym początku, jak się otwierała kurtyna i my tam staliśmy, ten, stał ten samochód. Ja wychodziłem z Cepelinem, wypuszczałem go, pamiętam, mhm. że. E, pff, I to tak było, pff, i nagle dostało podwiew od mucha, wleciał gdzieś tam. Pamiętam, że i trzeba było zrobić nim kółko, i zwlecić z powrotem e, mhm. e, na scenę, i zamykały się, zamykały się ekrany. I po prostu raz tam zaczął wariować, gdzieś tam leciał w, ten, w kierunku moich szczęk, ja mówię zaraz to będzie jakiś wypadek, on się raz tam rozerwie, mm -hmm. i raz było tak, że te pani tak przeleciał idealnie, bo os y Osoby, które zamykały ekran, nie widziały Cepelina i tak mówię, po eee, prostu nie zdąży, nie? że pff, odbije się od ekranu, idealnie przeciął, tak jak tak na filmie akcji. Jak nie? Han Solo. Tak, to, to <śmusza> przeleciał <śmusza> idealnie, zanim zamknęły ten, ten wrota. Mm -hmm. Więc to jest... A jeszcze chciałem Cię zapytać w ogóle o współpracę z Józefowiczem, no to jest osoba, która jest zupełnie niemagiczna, nie zna tego środowiska. co... Zgadza się, dlatego też zagraliśmy u niego najpierw pierwszy spektakl. On powiedział, chłopaki, chętnie z nami wejdę w współpracę, ale nie mam pojęcia, co z wami mogę zrobić, albo jak mogę to z wami zrobić. Mm -hmm. Więc zagrajcie pierwszy spektakl taki na szybko, w sensie takim zagrajcie swoje rzeczy u mnie w Bufo. I zagraliśmy u niego, u niego, u niego w teatrze nasze mm -hmm. etiudy, które chcieliśmy zaprezentować? no Oczywiście bez wiertarek i tak dalej. Które chcieliśmy zaprezentować na naszym spektaklu, żeby on to obejrzał, zaczął, jak, jak, jaka z tym idzie energia i jaką może to wszystko jakby pospinać i to był super spektakl, w ogóle pomyśleliśmy, że powinniśmy taki spektakl grać tak naprawdę, a nie mm -hmm. z tymi wszystkimi ekranami i tak dalej, a on tak naprawdę, powiem Ci, że przez to, że żyje w tym świecie teatralnym, gdzie on... Rozdmuchał ten projekt? Nawet nie, wiesz co, bo my chcieliśmy taki, jak, jak, jak on zrobił, tylko my tam chcieliśmy troszeczkę bardziej historię jeszcze połączyć, nie, a on... E Teraz jakby on żyjąc w tym swoim, w swoim świecie teatralnym, gdzie on mówi, słuchajcie, no, a on na robił spektakle mappingowe albo w 3D, mhm. w sensie, że łączył e, wideo z, z, z aktorami i robił taki motyw, że grał spektakl gdzieś tam, że przebiegały konie i te konie później wbiegały na ścianę jako hologram, hologram mhm. i, i, i tak dalej. Czy na przykład miał spektakl, że ktoś wychodził z książki, a książka była 15 metrowym wielką scenografią i zamykał strony w ten sposób, że po prostu zrzucał te strony i mówi, że te 15-metrowe sklejki, jak opadały, to były taki podmuch, że po prostu zrywało czapki z głów, nie? I, on, mm -hmm. i myślę, że on lepsze robił iluzję niż, znaczy, że on... Wizualny efekt był. Tak, że, wiesz co, jakby połączenie, jakby to, jakbyśmy mogli zrobić to, co on miał w głowie z naszymi nie. Ten spektakl kosztował pół bańki, więc tak naprawdę to wszystko tak naprawdę kosztowało mnóstwo pieniędzy i żeby to wszystko jakby spiąć i, i tak zrobić, to, to naprawdę powiem Ci, że my korzystaliśmy później w którymś momencie z najlepszych jakby kostiumografów tutaj w Warszawie, osoby tam, tych scenografiści też, jakby wszystko tyle kosztowało w któryś momencie, że ten spektakl nie był rentowny i dlatego on też w tej formie przestał jakby być grany. Potem chcieliśmy zrobić go w takiej trochę skromniejszej formie, ponieważ wszyscy na tym super zarobili, tylko nie producent, który mhm. e, no, później musiał jakiś, jakiś czas od, od, e, odpracowywać ten e, pieniądze, które zainwestował. Myślę, że nie żałuję tego, bo to była super przygoda. Ja na przykład pamiętam, że mieszkaliśmy w trzy osoby. E, e, Rafał, e, Aryman i ja mieszkaliśmy razem w mieszkaniu. Z, z Kamilem widzieliśmy się codziennie. Mhm. Zresztą mieszkaliśmy zaraz przy namiocie, więc to było takie trochę życie... Artystów no. prawdziwych. Tak, tak. Znaczy... Tak. I, i powiem Ci, że... Znaczy, mi brakowało tego bardzo... Po tym półtorej miesiąca razem ja czułem, że stworzyliśmy taką ze sobą taką mocną watachę, Taką grupę, mhm. która... Znaliśmy siebie... Bardzo dobrze siebie znaliśmy. Mieliśmy, yy, myślę, że też spektakl, jakby każdy dawał z nas to, co miał najlepszego i myślę, że ten spektakl był dobrym spektaklem, tylko potrzebowało, żebyśmy go jeszcze troszkę dłużej pograli, dopracowali i tam brakowało tak naprawdę yy, czytelnej puenty, albo właściwie początku chyba, już nie pamiętam teraz. Wiesz co, jak ja oglądałem ten spektakl, to ja miałem tylko jeden zarzut do tego że wasze wszystkie etiudy, które robiliście, nie były w żaden sposób połączone ze sobą. My, my, my oczekiwaliśmy tego pana nie, że on mm -hmm. to nam połączy. Ale to było dosyć trudne, bo on nie miał czasu na to, bo on też robił inną premierę w tym międzyczasie. I tak naprawdę stwierdziliśmy, że w takim razie zrobimy... bo pokrótce ten spektakl miał polegać na tym, że wielki mag... Mm -hmm. już nie pamiętam, jak on się nazywał... Yy, wzywa magików na pojedynek. I oni mieli się mierzyć między sobą, robiąc swoje numery. I później on tak naprawdę nas w którymś momencie, nie wiem czy pamiętasz, ale my w którymś momencie w swoich numerach znikaliśmy. Że mm -hmm. ja e, unosiłem się na baloniku i w takim jakby e, kokonie, kokon spadał, balonik odlatywał, a mnie nie było. E, Gambit nagle rzucał kartami, był błysk, znikał. E, mm -hmm. Ary wchodził do... E, do do, 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 do wchodził do jakiejś skrzyni i też z tej skrzyni znikał. I, e, I tak samo było z, e, ze Silverem, który też znikał, e, znikał w tej maszynie z piłami. A, e, a Rafał, Rafał znikał w, 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 w śmigle. przechodzi przez śmigło tak, i też znikał, nie? Tak. I chodziło o to, że. To myślę, że to było troszeczkę niepotrzebne. Znaczy. Widzisz, to, i tutaj jest pojedynek, jakby starcie z, z iluzjonistów z reżyserem, ponieważ na przykład. W momencie, gdy kamil znikał w, to była ucieczka w czyli mm -hmm. jesteś uwięziony, grozi ci niebezpieczeństwo, szczęki spadają, wiertła, znaczy piły opadają, nie giniesz i pojawiasz się gdzieś, w jakimś miejscu. I taki były na początku ten spektakl, jak wyglądał. A nagle Józef się stwierdził, że musi zniknąć. Więc znikniesz w tym momencie. I nie opadało wiesz, płęty, no. i nie było błędy sztuczki, on mówił, że ja się trochę zgadzam, że my magicy troszeczkę za bardzo iluzjoniści, y, mm -hmm. to się może poczuć <laughs> obrażony, y, My iluzjoniści czasem jakby za bardzo skupiamy się na tym, że musi być coś, coś. To, a Dawidza być może, właśnie. A, 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 to musi, a tutaj on, on się starał spiąć całą tą historię razem, nie? Do kupy. Mm -hmm. y, I tak naprawdę mi, mi się daje, żeby zabrakło jakby wyjaśnienia na sam koniec, że. To prawda, no zabrakło takiego epilogu. O wiesz co, bo on nagrał, mieliśmy, mieliśmy aktora, który nagrał nam początek i on się powinien pojawiać tak naprawdę pomiędzy tymi numerami troszkę bardziej mhm. i powinien się pojawić na sam koniec, i on to powinien pod, jakby spodsumować, a tego, a tego tam nie było, I, bo ewidentnie mam wrażenie, że zapomnieliśmy to, to jakby przygotować i potem już nie było trochę czasu na to i, i tyle, no jakby. Czy ten projekt w jakiejkolwiek jeszcze formie wróci? Chciałbym w to wierzyć, a... znaczy chciałbym wierzyć, ale wiem, że Rafał mhm. przez, przez dwa najbliższe lata ma takie oburzenie terminów. Teraz Monte Carlo był na przykład, tak, nie gdzie chyba, gdzie chyba w ogóle na tym Monte Carlo, Carlo chyba zdobył jakąś nagrodę. Mhm. E, no i jest w rozjazdach i, e, i myślę, że będzie nam troszeczkę trudno, chyba w tym samym składzie. A myślę, że bez Rafała się troszkę nie uda, bo Rafał był taką dobrą duszą tego projektu on był takim prawą ręką reżysera, jak nie było pana Janusza, to on jakby tam dopilnowywał wszystkich jakby rzeczy, chociażby spędzał mnóstwo czasu w tym zimnym momencie, bo to był już październik i tam było strasznie zimno, mieliśmy tylko taką dmuchawę, która wiała po nogach, ale w całym momencie było myślę, że 5 stopni, tak, wiem, byłem na tej publice. No to był pierwszy, potem już było tak ciepło, że tam się chodziło jakby w krótkim rękawku, nie? Bo no to ja byłem na tym premierowym. Premierowym, no był nieszczęśliwym spektaklem. Mhm. E, myślę, że... Ale emocje były. Były, to prawda. Ile razy byłeś w Mam Talent? E, ostatnio chyba pięć. A czy byłem... Jako uczestnik pięć razy, czy też jako gość? Nie. So, byłem, byłem w drugiej edycji, w mam talent i tam byłem z chusteczką, moją słynną. Mhm. I to chusteczko przeszedłem do półfinału. I to była taka śmieszna historia, że po się dowiedziałem że to był najkrótszy numer w ogóle w, w historii, mam talent. Do dzisiaj? No, może do dzisiaj nie, bo dzisiaj mhm. jest 12 edycja, a wtedy była druga, więc wtedy mhm. chyba nikt nie wszedł. Bo oni. oni bo tak, że ja zrobiłem to chusteczkę, wiem, doła, dziękuję, oni. Tam jeszcze Alfred leży, no i tam jakby coś tam dogrywałem, ale. Mhm. No, ale to myślę, że w ogóle ich zakaz, jakby to był strzał w dziesiątkę. Ja w ogóle byłem, jechałem do, na pierwszą edycję "Mam Talent", ale byśmy robiliśmy festiwal i czułem, że cyrkowy i czułem, że nie mogę, jakby zostawić ekipy, bo było bardzo dużo pracy i mówię, nie mogę, jakby powiedzieć, sorry, ja lecę sobie za to swoje sprawy. No i z, odpuściłem sobie pierwszą edycję. Na drugiej byłem, zostałem się do półfinału. Byłem troszeczkę rozczarowany współpracą z producentami, ponieważ dobrze wiedzieli, co będę robił, a nagle mi się zaczęło to nie podobać chwilę przed, ale wiem, że to wynikało chyba z braku a. Mhm. technicznie, coś tam, no i, ale, znaczy, nie, może raczej, ja popełniłem błąd, bo myślę, że będąc, mam talent i wychodząc, jeśli dajemy coś publiczności, to się tej publiczności spodoba, to powinniśmy to kontynuować, a ja na przykład postanowiłem pokazać teraz z drugiej strony aktorskiej, i zrobiłem tam e, obciętą rękę, gdzie mhm. trzeba było się było wykazać, e, jakby bardziej grą aktorską. Mhm. E, gdzie Ta ręka tam szalała e, i tam e, walczyła, e, walczyła ze mną. I myślę, że ten numer nie był na tyle śmieszny, jak chusteczka. No i sobie myślę, że, e, że przez to też. E, jakby tam... No, no po prostu spodobałeś się za coś innego, pokazałeś coś innego. Tak, tak, więc to jest taka jakby dla Was y feedback mój, idźcie. <laughs> <laughs> idźcie, idźcie jedną drogą. E mhm. Później chyba byłem po, w raz, dwa, trzy, w czwartej albo w piątej edycji e i tam byłem z balonikiem, połykaniem balona. Mhm. Znaczy, ja mam taki swój system, że ja przyjeżdżam na ostatni dzień, mam talent, bo na drugi dzień jest ogłoszenie wyników. I, a tego dnia nie zostałem. wróciłem, Nie, ja byłem we Wrocławiu i stwierdziłem, że nie chcę jechać do Warszawy na ogłoszenie wyników. No i dowiedziałem się od MultiWizuala, który tam właśnie był w finale, doszedł wtedy do, do finału, że wyczytywali osoby na scenę. I zapytaje się pana Zamka, powiedzieli, że pana Zamka nie ma, i wzięli instrumenty z odzysku. I wtedy wszystkie te osoby, które były na scenie, przeszły do półfinału. Tak. Czyli ten był, bo oni mhm. potrzebują 40 twarzy, znaczy oni mhm. potrzebują tych twarzy, które przechodzą do półfinału, mhm. że robią w ten sposób. Nie? Jeśli, jeśli kogoś nie ma, bo nie przyjechał, no to oni jakby w tym czasie zamieniają tą, tą osobę na kogoś innego. Więc yy, byłbym dwa razy w półfinale, ale mhm. nie byłem. Później byłem jeszcze z Jajkiem, z Agbagiem mhm. i tam robiłem z Augustinem numer, a w ogóle miałem robić zupełnie coś innego i tak mówię sobie, aaa, to nie wyjdzie i przygotowałem sobie, uczyłem się tego w autobusie jadąc do, do, do Mam Talent mhm. i myślę, że wyszło super, w ogóle nie przeszedłem do półfinału, ale dostałem czasy tak i ja byłem strasznie zadowolony jakby ze swojego występu. Później byłem z Gwoździem, eee, no i miałem być z, z, ze Szczękami eee, dwa lata temu, ale eee, dogadaliśmy się z ekipą tam tych... Nie... po prostu alpiniści, którzy mieli podwieszać moje, moje Szczęki mhm. przy, na, e, w programie, byli dzień wcześniej, no i stwierdzili, że sorry, I, eee, to, to, że tak powracałeś do Mam Talent, to dlatego, że chciałeś po prostu to wygrać? Czy po, po prostu pokazywać za każdym razem coś innego? Nigdy nie myślałem o Montalentu. Znaczy to może był też mój błąd, nie? że hmm. ja tak bardzo działam spontanicznie i e, nigdy nie myślę. E, znaczy zawsze dla mnie, jak dojście do półfinału, też było sukcesem, tak. Było jakieś tam. E, mm -hmm. e, nigdy nie myślałem. Znaczy, kopałem tyle. Przez to, że nie było tych szczęk, bla, 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 bla. A nie, przepraszam, miałem robić armatę. Miałem robić armatę i mieli podwieźć mi skrzynię do armaty. Ale robiłeś tę armatę przecież. Tak, tylko, że oni hmm. powiedzieli sorry, a ja mówię, no, nie, nie, umówiliśmy się inaczej, że będzie ten, te, no nie, dobra, mm. w takim razie zaprosimy Cię jako gościa specjalnego. I mm -hmm. wystąpiłem jako specjalny, mam talent z armatą y, na ogłoszenie y, w półfinałach, chyba tam z jednym z y, ostatnich odcinków. Mm -hmm. y, no i wiesz co, jakby Przygotowałem ten numer specjalnie pod program. Jego nie pokazywałem nigdy wcześniej, bo on też był robiony. To była dziesiąta edycja, taka świąteczna. Jubile, 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 jubileuszowa. Zgadza się. Oni chcieli coś wyjątkowego, coś, 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 czego jeszcze nie było. Zadzwonili do mnie po armatę, bo ja słyszeli kiedyś, że chciałem robić armatę. W międzyczasie stwierdziłem, że nie robię armaty, bo to jest kolejny. Rekwizyt, który będzie leżał mi w garażu, to jest kolejny koszt i jakby niekoniecznie mi się chce to robić, tym bardziej, że. Później wiedziałem, że będzie problem techniczny z występowaniem na eventach firmowych czy, czy choćby na festiwalach. Bo, tylko wspomnę tyle, że do armaty wchodził mój asystent, był wystrzeliwany z armaty i pojawiał się w skrzyni, która wysiała 4 metry nad ziemią i miał kartę, którą wcześniej ktoś wylosował, a ja ją wrzucałem w górę. Mhm. Więc e, stwierdziłem, że nie, że, e, że nie jadę, ale oni mnie bardzo prosili, więc stwierdziłem, że okej, okay, że pojadę. A że mi wynik ten jakby problem, to on stwierdzi, że skoro już byłem tyle razy i jestem tak kojarzony, że też mam talent, bo jestem chyba jednym z artystów, który był najczęściej mam talent. To zgadza się, tak mi się wydaje. Znaczy, w, a przynajmniej w czołówce, bo mm. ja tam nie śledzę tego, bo mam talent. W tym roku w ogóle nie oglądałem niczego, tam, więc, mm -hmm. więc nie wiem, ale wiem, że, e, m, że byłem tam często i byłem dosyć wyrazisty, i na przykład było śmiesznie, bo jak, przy, jak przyjechałem z armatą. To zbijałem piątkę nawet z panem od świateł, nie? Jakby, zobek. a Kiedyś był z krzyneczką, teraz z armatą, jakby, mhm. e, Więc to było dla mnie zaskakujące, że oni tak mi bardzo dobrze kojarzą. I, i tak naprawdę te, te, ja też ich kojarzyłem, nie? Jakby e, może tam nie tam panów, którzy tam e, ciągną tak. sznurki, ale, e, ale ale na przykład jakiś tam kierowników planu i tak dalej, to, to jakby zapadli też mi głęboko w pamięć. Mhm. E, więc wystąpiłem tam. No, i teraz co? no Jakby nie za bardzo mogę wystąpić, mam talent, tylko skoro byłem już jakby gościem specjalnym. Myślę, że no chociażby, a chociaż może nie. Skoro Edith teraz jakby <laughs> występuje, mam talent, a był w finale. Więc może za jakiś czas. Aczkolwiek myślę, że już nie mam takiej potrzeby. Mhm. Że wiesz, chyba osiągnąłeś to... wszystko, co mogłeś? No, jeszcze nie, dawać. no, może mogłem wygrać. <laughs> Mówisz, że nie, 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 o, nie oczekiwałeś tej wygranej. Nie oczekiwałem. tak, jakby myślę, że znaczy, myślę, że przez te 12 lat też się mocno zmieniło, jakby odbieranie mam talent, bo kiedyś to, był, to była nowość, i to, i to było tak, że wiem, wiem dobrze z źródła, bo moja znajoma pracowała w agencji eventowej, że miała przykaz od dyrektora, że mogą ma oglądać mam talent i ciekawe ciekawe występy, ciekawych artystów. A myślę, że w tej chwili jakby już każdy artysta, który w Polsce jakby występuje, albo prawie każdy, myślę, że 80% było w Mam talent. Jeśli nawet nawet ostatnio widziałem, że nasi koledzy magicy i których nie każdy że totalnie z Mam talent, a na pewno nie z półfinałów, mm -hmm. mieli, mają jakiś wspólny występ w trójkę i mają napisane, że artyści z Mam talent. Więc. Być może każdy z. A nie, jednego kojarzę, ale jest to bycie na castingowym jakby mm -hmm. każdy próbował szczęścia, jakby w, w castingu, nie? Więc. No, ja wiem, że oni też obzwaniają ludzi w sensie takim, że oni szukają nowych twarzy, żeby, żeby coś było ciekawego, atrakcyjnego. Ale taka moja refleksja, że dzieci, które miały kiedyś 7 lat i oglądały Te Mam Talent, tak, to teraz mają. Mają, mogą być pełnoletnie. Mają 19 i są niezłymi artystami i sami występują w Mam Talent i mhm. tak w eee, Ale tak dużo, dużo, wielu osobom to jednak ten program pomógł. Nie no, to zawsze pomaga, mm. zawsze pomaga, bo chociażby, nie wiem, yy, yy, jest, no, myślę, że, wiesz co, tylko to też jest tak, że po programie też to nie jest tak, że si siadasz i zakładasz ręce i czekasz na telefony. No to na pewno nie. To trzeba troszeczkę, ja tak zrobiłem za pierwszym razem, wiesz, jakby... Dobra, to dzwońcie, No i tam faktycznie telefony były, tylko że myślę, że w szczęściu czas, z czasem pomóc, nie, i jakby wyjść mhm. też do ludzi, jakby pokazać, tu jestem, poinformować ich. No więc co, jakby teraz nie narzekam zupełnie, nie, jakby mam, nie wiem, kręci się, więc jakby Jasne. myślę, że mam też stary, stały, stałych klientów, którzy do mnie wracają, Mam też nowych, którzy przychodzą. To teraz opowiedz o takich Twoich autorskich projektach. Zacznijmy od Coś na Ząb. Opowiedz o tym. YouTube się kłania, moi drodzy. Więc co? Przez długi, długi czas chciałem zostać. Jakby nie chciałem zostać YouTuberem, ale chciałem zrobić jakieś projekty. Znaczy, mhm. chciałem mieć jakieś filmy na YouTube, i chciałem robić coś więcej niż filmik promocyjne. I zrobiłem kilka takich projektów, e, tylko że najczęściej były one, so, dawno, dawno temu było trochę tak, że nie było internetu. Później był internet na impulsy, później, e, żeby były kafejki internetowe. Mm. Po, e, e, nikt nie miał mm. stron internetowych, jak mieliśmy stronę internetową, e, jak mieliśmy grupę ogniową i mieliśmy swoją stronę, to byliśmy level wyżej niż, wiesz, jakby czułeś, że jesteś bardziej profesjonalistą, nie? Mm -hmm. e, e, i tak samo było z filmami. Że kiedyś pamiętam, że mój kolega no to parę dobrych lat temu zmontował mi film promocyjny z tańca z ogniem i on program do, do montażu filmu kosztował 5000 zł i on to robił u siebie na uczelni, bo był na jakimś multimediach. nie, mhm. Że to było dosyć trudne i kosztowne, i, i tak dalej. Szukając, a, a też szukałem i czas się rozwijał, wszyscy nagle mają. Telefony, kamery i komputery, na których można montować programy. Ale szukałem swojego pomysłu na siebie, bo nie chciałem powielać pomysłów takich jak, jak Y czy tam jakby... ...Juzyci y z Zachodu, czyli bardzo w dobra forma, czyli czarowanie na ulicy ludziom, tak? Bo tu się sprzedają nawet niekoniecznie trik, ale emocje tych ludzi, tak? To... Tak. to, to sz, 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 swoją drogą... Jak Y zaczął robić później filmy z, z celebrytami, to mi się tak dobrze ich nie oglądało, jak, jak, jak robił e, z przechodniami na ulicy, mm -hmm. nie? bo to były prawdziwe emocje. E, Coś i, na ząb. Tak, tak. I szukałem pomysłu. I stwierdziłem, że e, znalazłem pomysł. Zrobimy sobie kanał, w którym będę czarował z innymi luzynistami. A przy okazji mm -hmm. będę gotował, bo jestem bardzo wkręcony w dietę wegetariańską. Od 22 lat nie jem mięsa. Od prawie dwóch lat jestem na takiej diecie zbilansowanej i miałem strasznie mocny wkręt w to, żeby ewentualnie lekko edukować ludzi i pokazywać, że nie trzeba jeść kotleta ziemniaków i mizerii, że mm -hmm. można wyjść poza ten jakby schemat. I widziałem robimy to, a że jakby go, programy o gotowaniu są dosyć popularne teraz, jakby w, w mediach i iluzja też to po, wrzucimy to razem do garka i coś tam z tego wyjdzie. No i. No, nie wiem, co wyszło. Jakby, e, to była super przygoda, bo odwiedziłem wysłuchałem czterech iluzjonistów. E, było super wejść w ich mm -hmm. świat, poznać ich o, jakby e, od. kuchni. Od kuchni, zobaczyć jak mieszkają, mm -hmm. e, jak wygląda ich życie i czym się zajmują, e, mm -hmm. wymienić się jakimś doświadczeniem. I też było niesamowite to, że na przykład przyjeżdżałem do e, osób, ziem z operatorem i operator mówi, a wy się dobrze znacie? Nie, jakby rozmawiałem z nim kiedyś na imprezie. To mm -hmm. jest pierwszy raz, gdy widzimy się, znaczy drugi raz, gdy widzimy się, mówi, mówię, jakbyście byli przyjaciółmi, nie? I okazało się, że nawet podczas tych jakby odcinków nawiązały się takie e, fajniejsze e, relacje z niektórymi chłopakami. Mm -hmm. Ale jak myślisz, kto miał być odbiorcą tego so... tylko nie, zupełnie nie. Zupełnie. Mhm. Ten program nie był robiony dla iluzjonistów, nie? bo to byłoby strzał w kłan, po co robić program, wiesz. My jesteśmy iluzjoniści, to jest świat narcyzów tak naprawdę, nie? Tak. Jakby z mojego doświadczenia jest tak, wiem, znaczy, do, do, jakby, do, odczułem, do, jakby, z, y, życie mi pokazało, że każdy, każdy iluzjonista, il, 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 iluzjonista mówi spoko, spoko, a ja bym to zrobił lepiej, albo <laughs> on jest słaby, ja jestem prawidłowy i tak dalej. I ja, ja się tego, tego mocno odcinam. Ja robię swoje. Wiem, że nie jestem najlepszy, nie jestem technicznie za, za super. Wiem, że robię fajne show, że potrafię trzymać energię, i, ale, 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 nie, ale nie wkręcam się. Nie wkręcam się w to, że, że muszę być czysty technicznie i tak dalej. Nie jestem. I to nie był program dla nich, ale wydawało mi się, że jak i y Greka oglądają tłumy, jak coś tam, ludzie lubią oglądać czarowanie. Myślałem mhm. sobie, że. A to wiesz, bo był taki sposób, że jeździłem do kogoś. On czarował, robił dwie sztuczki, ja robiłem tylko jedną, więc ja mogę mieć w programie trzy sztuczki nie musiałem robić, jakby produkować tego aż tak dużo, nie wydaje to... mi się, że chyba tej iluzji było na tyle za mało, na całą długość odcinka. A mi się wydaje, że było za dużo tej iluzji. Gdybyśmy robili jedną sztuczkę, tak to może to byłoby. Bo wysto. A czy tak, ja oglądam dużo YouTube'a, nie? Ja mam tak, że oglądam go tak, odpalam sobie jak telewizor i w sumie mhm. lubię, jeżdżę samochodem, oglądam sobie YouTube'a, nie? W sensie w trasach. Jakby on mi tak leci, ja tam sobie tak, oczywiście nie patrzę w niego cały czas, tylko tak mhm. sobie rzucam okiem albo słucham. I na przykład ja lubię odcinki, które mają po 20 minut, bo jakby. A ja lubię takie, które mają po dwie godziny, nawet no podcasty. No właśnie. No właśnie. I. I jakby z tym nie mam problemu, nie? A mm. mam wrażenie, że ja też spamowałem tam moich znajomych, którzy, mam wrażenie, że nie oglądają w ogóle YouTube'a, bo puszają sobie muzykę tylko na YouTubie. Mm -hmm. I dla nich te odcinki były za długie. I oni mówili, a o czym to jest? O gotowaniu czy o magii? Że to było jakby za dużo być może, nie? Te, te gotowanie, tak ładnie to mój kolega jakby określił, gotowanie to jest tylko pretek, żeby się spotkać i żeby pokazać światową iluzję, nie? Tak pokazać tak. iluzję. I, mhm. i, i, I tak miało być, że to gotowanie miało być tylko pretekstem, takim jakby zaczepką, a tak naprawdę mieliśmy robić, e, czarować i że każdy z, każdy z nas miał się jakby... Znaczy ja tam oczywiście leciałem, taki robiłem taki zapychacz, ale chciałem bardziej, bardziej pokazać innych moich kolegów i, i, i pokazać, jak oni czarują. I trochę podpiąć się pod ich jakby sławę i tak dalej. No mhm. skończyło się na tym, że po 24 odcinkach, czyli mniej więcej po pół roku, robiłem tego. To było dosyć. No męczące, na Męczące czasach, logistycznie, one... bo tak, trzeba było sobie znaleźć osoby, mówić się z operatorem. Ja, ta osoba. Najlepiej, żeby jeszcze był jakiś inny wióz, nie stać się obok. Później jeszcze wymyślić sobie, jaki, jaki przepis będę robił, żeby go nie powtarzać. Później jeszcze sztuczkę, którą mogę pokazać i zaprezentować. Więc to było dosyć kłopotliwe i. I też zaczęło mnie ograniczać. Ja się coraz bardziej wkręcałem jakby w sztukę wideo i chciałem robić coraz więcej, albo coraz ciekawsze rzeczy, a czułem, że ten forma programu mnie ogranicza. No i potem potem były wakacje, albo zaczął się jakby sezon taki nasz, intensywny, czyli wiosna, lato, i stwierdziłem, że zawieszam na ten czas program i wró wrócę, wrócę jesienią, ale w międzyczasie stwierdziłem, że będę robił vloga podróżniczego. Pojawiam się i znikam, gdzie. Korzystając z tego, że są cały czas w trasie, odwiedzam różne miejsca, mm -hmm. będę. I, I to też taka była sytuacja, że wszyscy mówili do mnie: Ale masz super pracę, jeździsz, zwiedzasz, byłeś dzisiaj nad morzem, teraz jesteś w Warszawie, to jesteś w stoku, mm -hmm. później będziesz w Mikołajkach. Ja mówię: No super, tylko że ja spędzam 5 godzin w samochodzie i tak naprawdę no, widzę tylko, no, wiesz, jakby drzewa mijające na, na, na drodze. I potrzebowałem chyba też takiej motywacji, bo teraz na przykład dzisiaj wczoraj występowałem w Gdańsku, a dzisiaj rano e, byłem na, Orłowie, na klifie orłowskim i robiłem film do nowej, e, do, nowego, do nowego odcinka e, o opuszczonym budynku, który tam jest. E, e, Czyli pojawiam się i znikam, to jest projekt, który dalej kontynuuje. Dalej kontynuuje, znaczy e, on teraz będzie tak przeplatany z drugim, z trzecim projektem. Znaczy, <laughs> może raczej, projekt, projekt e, e, coś tam, ząb, Został jakby zamknięty. Już wiem, że hmm. do niego nie wrócę, że ta forma y, była fajna, podobała mi się, filmy są, są, można je obejrzeć, można poznać 24 innych iluzjonistów, zobaczyć jak czarujemy y, hmm. i tak dalej. A to, to też było fajne, bo ja mogłem sprawdzić przykład, dużą iluzję. Przykład, y, u u Kasza Granta na przykład on mnie przecinał, y, wchodziłem do zygzaka na przykład, hmm. nie? Później u kogoś tam innego lewitowałem w, w skrzyni i tak dalej. I to było też fajne, że ja mogłem czy u Kamila na przykład byłem w metamorfozie i tak dalej. Czy To było dla mnie fajne, że mogłem spróbować tych iluzji, na które zastanawiałem się, czy ja bym chciał wydać pieniądze, czy mi się to przyda. Jechałem, oglądałem, poznawałem sekret, mówiłem sobie nie, dziękuję. Nie? Mhm. I, to, i, to, było, i to, to było też fajne w tym projekcie, że się wymieniliśmy doświadczeniami, mówiliśmy sobie o plusach, minusach swojej pracy albo o tym, co lubimy. Ale dużo bardziej mi się podoba jakby pojawiam się znikam, które zniknęło też na jakiś czas, znaczy yy, no przez zimę nie było kręcone. Mhm. Wiosną troszeczkę nie miałem czasu, ale w tej chwili robię dwa, dwie serie, czyli pojawiam się znikam i odcinek specjalny, bo moja taka ksywa z młodości to jest odcinek, czyli odcinek specjalny i mhm. pokazuje mhm. siebie, moje życie troszeczkę takie bardziej vlogowo, czyli co mnie inspiruje, czym się motywuje, jak działa... Tam ja już w ogóle nie ma iluzji, tam jest takie po prostu Twoje życie. Wiesz co, e... bo ta iluzja też mnie trochę ograniczała w tym wszystkim. Znaczy mm -hmm. cały czas, bo pojawiam się, pojawiam się i znikam było tak, że za każdym razem robiłem, bo w każdym odcinku robiłem jeszcze jedną sztuczkę. Albo robiłem ją z kimś, kogo spotykałem na mojej drodze, albo robiłem ją w danej lokalizacji, tak? Czyli jak mm -hmm. byłem na jakiejś wyspie, w takim starym opuszczonym klasztorze, e, to niby szukaliśmy skarbu i ja tam znajdowałem, e, wyczerpałem sobie pieniądze z powietrza, tak? czy jak hmm, starałem się zawsze jeszcze jakoś tak tematycznie dopasować sztuczkę, żeby pasowała, ale to się nie zawsze dało. Ale czułem, że to też mnie ogranicza w jakiś sposób, nie? Że czasem mm -hmm. nie mam na to czasu yy, i, i też powiedziała mi koleżanka, ty masz tak ciekawe życie, ty masz to, ty, tak się dużo dzieje, że ty nawet o tym, jak zdawałeś prawo jazdy siedem razy, mógłbyś napisać, yy, zrobić film. Mm -hmm. Więc yy, odetnij się troszeczkę od tego ząbka i zrób o sobie. i. No i tak powstał ten seria Odcinek Specjalny, ale tam też są, przykład, Odcinek Specjalny był o, o cyrku podwórkowym, gdzie jestem dyrektorem cyrku i mówię o swoim projekcie. Teraz, czy pojawiają się te rzeczy, gdzieś tam przepadają się te rzeczy też z iluzją, ale nie ma tak stricte, że jest prezentowana... Nie staram się za punkt honoru, że w każdym odcinku być jakaś sztuczka, nie? To teraz jakbyś chciał zachęcić naszych widzów, żeby Cię odwiedzili i gdzie mają się kierować, na YouTube, na fanpage'u? Moi drodzy, yy, mhm. oczywiście w, co, ty co tydzień jest wydawany odcinek, yy, więc co tydzień jest informacja i na Instagramie Pan Podłoga Ząbek i na moim fanpage'u Pan Ząbek, ale jeśli byście chcieli wejść bezpośrednio i zobaczyć mój kanał, po prostu wejdźcie Pan Ząbek. Piszcie Pan Ząbek, tam wyskoczę kilka innych pozycji, które miały lepszą oglądalność moja. Musicie zejść chyba z sześć pozycji niżej. Koleś na czarno ubrany, z gwoździem, to jest mój kanał. Wchodzicie i tam macie i filmy z moich takich wcześniejszych produkcji, gdzie robiłem takie krótkie, krótkie, krótkie takie pseudo fabułki. Moje mhm. filmy promocyjne, filmy z festiwali oraz moje kanały. Wszystko w playlistach, więc chodźcie w playlisty i wybierajcie co chcecie. A dzieci, wychodzi na TikToka. Pan Zomek ma od niedawna TikToka. Mam tam, odnoszę sobie wielkie sukcesy, więc. tańczysz tam? Nie. Czaruję. Bo... A czarujesz. Właśnie, na TikToku czaruję. Jakbyście chcieli zobaczyć moje krótkie sztuczki, takie 20-30 sekundowe, zrobione na wesoło, to na TikToku. Zapraszamy serdecznie. Tak. Marcinie, bardzo Ci dziękuję za to, że przyjechałeś. Eee, mam nadzieję, że nie uważasz tego za stracony czas. Nie. Studęło się. Nie, super. Słuchajcie, e, bardzo dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Zapraszamy oczywiście za tydzień o godzinie 19.00. Marcin, dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dobranoc, do widzenia. Au revoir, do swidania i... czary znika.